kochani, kolejnym miejscem na naszej mapie trasie jest miejscowość Odmuchów. A w miejscowości Odmuchów musicie wejść na wieżę widokową pierw. I z tej wieży zobaczycie przepiękne okolice centrum miasta, urocze knajpeczki, bary. Słuchajcie, cudowny widok na Góry Opawskie. Z jednej strony jest widok na Jezioro Odmuchowskie, z drugiej na Jezioro Nyskie. Także to jest, mi się wydaje, początek tego zwiedzania. A resztę sobie zostawcie sami, odkryjcie na własną rachubę i wasze potrzeby ten Odmuchów. I zapraszam was do tej miejscowości, bo jest naprawdę urocza, fajna. Jak widzicie, troszkę mi brakuje słońca, ale nawet nie mając tego słońca, jest tutaj naprawdę cudownie, przepięknie. I zapraszam was do Odmuchowa. I województwo polskie jest naprawdę niesamowite, genialne i zaje fajne. Polecam. Sala, w której znajdują się belki polikromowane. Polikromowane naturalnymi barwnikami. Hidden Corridor. Moszna, słuchajcie, to jest przede wszystkim fajna miejscowość, fajna wioska, słynny zamek, piękna stadnia koni. Także zapraszam was serdecznie, przyjeżdżajcie, odwiedzajcie Opolszczyznę. Pani, kolejnym etapem mojej tutaj podróży jest Zamek w Mosznej. Jest to jeden z moich ulubionych zamków w Polsce. Mieszkam tu bardzo blisko, więc często tu bywam. I z grupą sobie właśnie oglądamy teraz, jak ten zamek wygląda, pokoje. Słuchamy historię. Zapraszam was serdecznie do Mosznej. Jest naprawdę jeden z piękniejszych zamków. Piękna okolica, przyroda. Do zobaczenia. Idziemy dalej. Musicie tu przyjeżdżać, jest przepięknie. Dla gości jest parking, jest piękny park. Słuchajcie, jest fajne jedzenie śląskie. Mamy tutaj stadninę koni w okolicy. Świetny serwis, także zapraszam was serdecznie. I musicie z Moszną odwiedzić zamek i troszkę rzeczy poza zamkiem. Serdecznie zapraszam, Aleksander.
Kochani, kolejnym miejscem jest zamek w Rogowie Opolskim. Tak. Historia go jest taka, że leży on przy starym dorzeczu Odry i pobieram tu kiedyś cła. Także zapraszam Was w to miejsce, jest nieduży, malutki, takie na pół godziny tu się warto zatrzymać, czy na godzinkę. I przede wszystkim też no, można tutaj odpocząć od, w cieniu od słońca i przy okazji zrobić sobie sesję na przykład ślubną. Także zapraszam Was do Rogowa Opolskiego i do i na Opolszczyzny. Teraz ja. Jest. Gdyby język, w którym do Was mówię, miał być prawdziwy, to trzeba by kilku tłumaczy. Dlaczego tłumaczy? Ówczesna polszczyzna to bardziej była podobna do czeskiego. Laski a czeszcina tak się wiele od siebie w tamten czas nie odróżniały. Mniej się odróżniały niźli dziś. A i dziś słychać w czeskim stare polskie słowa. Przechowały się w czeszcinie, jak muchy w bursztynie. A niemiecki też był inny niż dziś. Tu w Opolu i okolicy po polsku się mówiło. Chryste! To oblegać pewnie będą, siła ich ciągnie? A żem ich nie rachował. Jeden z góry do mnie, bystro! Jestem panie. Siła ich ciągnie? Będzie ze trzy kopy, wspólnie z konnymi, kirie śpiewają. Gotujcie się! Rady opuścić! Ryglować brata!